I like sex with my ex. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Chyba mnie było słabo słychać, teraz powinno być lepiej, moment. No, dobra. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Laker X Pompa. Dzisiaj zabieramy się za paciusiunie. Otwieramy sobie paciusiusiusiusiunie za 1575 FIFA Points. Musiałem dostać... wypłatę dzisiaj dostałem i musiałem niestety kupić FIFA Points, żeby ulepszyć LKS zimną wódkę. Bo z tymi murzynami ciapatymi, co teraz gramy, nie jest dobrze, a przed tym jeszcze jak teraz kupiłem... O, i widzicie, chuja dostaliśmy. Przed tym meczem, to żem właśnie grał mecz, i było 3-0 dla gościa. Już się miałem poddać, ale okazało się jednak, że będzie inny wynik i był 3-3. Od 70. W 70. strzeliłem pierwszą bramkę, 73. drugą i 93. i było 3-3. A gościu miał Lewandowskiego, Piszczyka, Błaszczykowskiego i takie tam pierdoły. No ale przegrał. Znaczy nie przegrał, ale był remis, tak. Di jakiś Vaio. Kurwa, no. Sorry, jakiś napastnik. Co ja robię w ogóle? Dobra, jedziemy dalej. Następna paciusiunia. Nie ta. Nie za monety, za FIFA Points. Jedziemy. Myślę, że jakiś Ronaldo, Messi mógłby nam się trafić. Fajnie by było, uwaga. Nic nam się niestety nie trafiło. Jakiś tam srebrny był, ale nie wiem. Zawsze jak mi się trafi jakiś dobry srebrny, warty paręnaście tysięcy, to się dowiaduję dopiero o tym po paru tygodniach, bo nie interesują mnie srebrni. Helmuta trzeba będzie wypieprzyć z składu. Zostało nam 975 FIFA Points, więc już dużo tak nie mamy. Kupujemy jeszcze jedną paczkę i kupujemy tak ciągle, aż nam się coś dobrego trafi. No nic, kupujemy, zobaczymy co tu się, jakiś 69 Rodrigo Galatto. Rodrigo. Okej, okay, Rodrigo. Sprawdzimy ile Rodrigo jest wart, bo miał 69 Rodrigo. Okej, okay, Rodrigo. Wyjdziemy stąd. Weźmiemy na transfery i wyszukamy. To będzie tak. No, Rodrigo. I to będzie 69. Nie. Jak on miał? O! To był chyba ten, jak się nie mylę. Tak. Chyba ten. Kurwa. Rodrigo Defendi. Ciach. Jak tu się szukało? Okej, mamy. Aha. Ale to nie był niestety ten piłkarz, to był jeszcze inny. Więc trzeba go będzie sprawdzić. Jak on się nazywał? Jeszcze raz, tutaj zaraz się dowiemy. Skończył się kontrakt. Dobra, wypierdalaj mi tu, stąd. Cicho siedź. Przeszukaj. I to był ten oto zawodnik. Już szukamy, tutaj zaraz będzie. Ten. Rodrigo G. Dobra. Trzeba będzie G wpisać jeszcze. Rodrigo G. Okej. Okay. Rodrigo G. Galatto. O, jest. Uwaga. Chwila wielka. Hmm. 350, czyli tyle co nic. Ale nic. Mamy jeszcze szansę zdobyć coś lepszego.
Tak więc kupujemy dalej, kupujemy dalej. 825 FIFA points nam zostało. No i jedziemy z tym koksem. Zobaczymy, co ciekawego będzie. Pomijamy. Danny, jakiś Danny, no nam się trafił. Lewy. LS. Co to było LS? Lewy. Lewy coś, nie wiem. Miesza z tym, nieważne. Wiem, że nam się do składu przyda, bo jest taka misuwa. No nic nam się nie trafiło. Kurwa, znowu nacisnąłem nie to, co trzeba. Okej, to. Kurwa, no. Sprzedajemy, jedziemy dalej. Następna paczuszka. No i może teraz, proszę, żeby chociaż jeden jakiś kurwa dobry piłkarz nam trafił. Bo to przecież jest nie do pomyślenia, no. Dobra, teraz nam się dobry trafi. Patrzcie, jaki zajebisty. On jest wart minimum 2 miliony. Mówię wam. Pierdolę, nie otwieram więcej paczek. Wkurwia mnie to już. Tą jeszcze jedną i pierdolę to. Hart. Bramkarz. Dobry bramkarz. Hart jest okej. Spoko. To mamy już chociaż jakiegoś bramkarza. No ale jeszcze nam zostało parę piłkarzy, których musimy niestety dostać lub kupić. Diego Alves. Diego Alves! Diego Alves! I paczka. Diego Alves, proszę Państwa. Nie pamiętam, ile Diego Valdes jest wart, ale wiem, że Diego Valdes jest dobrym bramkarzem i on może być sporo warty. Jeszcze tylko sprawdzę szybko, ile on jest wart, żeby tak być mniej więcej pewien. Diego Alves, to będzie ten bramkarz. Szukamy, uwaga. Aha, nie, dobra, to ten jednak nie był ten piłkarz, co mi się wydawało. Ale on jest spoko, bo on ma dobre łapanie w ogóle. No ale nic, otwieramy ostatnią paczkę, która nam została. Ciach, ciach. Uwaga, może tym razem coś nam się trafi. Kurwa, jak się nie trafi, to normalnie. No i nic, dupa, Jasio, pierdzi, Stasio. Chuj wam w dupę, nic nam się kurwa nie trafi. Pierdolę to. Naprawdę, to jest beznadziejna gra. Nie wiem, po co ja gram w FIFA w ogóle. Znaczy nie, w sumie fajna gra, ale zawsze nigdy nie miałem szczęścia do jakoś kurwa tych paczek jebanych. No ale nic, dobra, kończymy to na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć.